Cześć, witam na Garage Maxon. Strasznie nam garaż zdominowały lasery ostatnimi czasy. Ale to za sprawą waszego zainteresowania tematem, więc dzisiaj uzbrajamy drukarkę Ender 3 w głowicę laserową. Zapraszam. Instalacja lasera do drukarki Ender 3 to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że większość laserów, które możecie dostać w chińskim handlu, działa na 12V, a Ender jest 24V. Ale ktoś poszedł po rozum do głowy i wyprodukował laser dedykowany do CR10. Płyta główna w Enderze 3 to jest to samo co w CR10. Więc laser musi pasować. Idąc tym tropem, sprowadziłem laser do Polski. Trwało 10 minut do pierwszego uruchomienia. Ale okazało się też, że niestety niektóre rzeczy trzeba znowu poprawiać, jak to po chińskich produkcjach, bo na przykład laser nie dałby się wyłączyć. On jest obsługiwany sygnałem wentylatora i w momencie, kiedy chcielibyście drukować, a laser mieć cały czas tutaj na stałe zainstalowany, no to on by się uruchamiał. Więc dołożyłem sprytny przełącznik i teraz laser można odcinać. To wszystko Wam pokażę za chwilę na filmie, jak zainstalować, jak uruchomić i co najważniejsze, dzięki szybkiej, naprawdę szybkiej pracy Damiana, informatyka z naszego teamu, mamy już dla Was gotowe oprogramowanie, które przygotowuje fantastyczne G-kody do użycia z tą drukarką. Wszystko w paczce pod filmem, w opisie, w linku. Generalnie trzeba szczerze powiedzieć, ten laser nie jest demonem prędkości. To nie jest taki laser o takich parametrach, jaki prezentowaliśmy razem z pracownią stolarską Kępa Marzeń, czy taki, jaki prezentowaliśmy przy maszynie RUT 3. To nie to. Tutaj mamy do czynienia z mocą 500 mW, czyli 0,5 W. Można tym grawerować, ale prędkości, które będziecie osiągać przy tych operacjach, nie będą demoniczne i będzie trzeba się uzbroić trochę w cierpliwość. Zestaw generalnie przychodzi w takim to opakowaniu. W zestawie otrzymujemy głowicę z przewodami, przewód zasilający, bardzo ważna rzecz, okulary ochronne i kilka sztuk sklejek, na których możemy sobie potem robić testy, grawerować. Ja mam już taki laser tutaj na Enderze zainstalowany. I to jest modyfikacja, której dokonałem. Tutaj laser się włącza i wyłącza. Generalnie jeżeli uruchamiamy drukarkę, a laser byłby włączony, to na chwilę po prostu się uruchomi. I dlatego nie można tego zostawić od tak. A z kolei przekładanie ciągłe przewodu wentylatora i przewodu lasera jest, przepraszam, ale tak upierdliwe, że musiałem natychmiast coś z tym zrobić. No i poradziłem, wymyśliłem kabel Y, który doprowadza teraz zasilanie i do lasera, i do wentylatora jednocześnie. A ten przycisk wyłączający pozwala na totalne odcięcie lasera. I teraz spójrzcie, jeżeli włączam drukarkę, laser się na chwilę uruchomi i to będzie widać. Następuje inicjalizacja firmware'u. Widzicie? Laser się włącza na ponad sekundę. Pozostaje po tym taka czarna plamka, nie wiem czy to widać, ale laser ma ustawioną ostrość, więc momentalnie mamy dziurę. Jeżeli laser byłby nawet w takiej pozycji, nazwijmy to spoczynkowej, przyczepiony tutaj do góry, to strzeli gdzieś albo w czyjąś stronę, albo w waszą stronę. No, niebezpieczne zjawisko. I dlatego powstał ten przełącznik. Teraz odcinam zasilanie lasera i spokojnie mogę
jeszcze raz uruchomić drukarkę i tym razem być spokojnym, że ta wiązka nie strzeli teraz w stronę kamery. Prosta modyfikacja, a jednak bardzo użyteczna i pozwalająca na to, żeby ten laser był sobie tutaj zainstalowany cały czas. Przejdźmy do meritum. Za chwilę na materiale zobaczycie krok po kroku, jak się to instaluje. Nie wymaga ten laser żadnych dodatkowych modyfikacji oprogramowania. Ja mam tutaj wgranego naszego Marlina, ale również na fabrycznym, stokowym oprogramowaniu drukarki ten laser będzie działał.
Widzieliście? Kilka minut. I laser zainstalowany. I działający. Nie wymaga to absolutnie żadnych modyfikacji firmware'u w drukarce. Na jedno chciałem zwrócić Waszą uwagę. Chrońcie oczy. W zestawie są okulary zielone. One generalnie filtrują 405 nanometrów, ale to filtrowanie moim zdaniem jest trochę słabe. W tych okularach można ustawić sobie laser, można ustawić ostrość, ale jeżeli chcecie patrzeć na plamkę dłużej, obserwować w jaki sposób laser pracuje na powierzchni materiału, to o wiele lepsze są okulary czerwone. One filtrują dużo mocniej i po nawet kilkunastu minutach pracy z laserem, patrzenia częstego na wiązkę, na punkt skupienia, nie odczuwa się tego aż tak bardzo. Zdarzało mi się, że w tych okularach po kilku próbach po prostu bolały mnie oczy. Efekt jest podobny do naświetlenia oczu przy spawaniu. Gdzieś ktoś spawa obok, spojrzeliście, popatrzyliście chwilę, oczy bolą po naświetleniu. Tutaj efekt bywa bardzo podobny po dłuższej pracy w tych okularach. W tych nigdy mi się to nie zdarzyło. Dlatego oprócz tych standardowych, które dostajecie, dobrze jest za parę dolarów zamówić również te. Link również znajdziecie w opisie. Nawet najbardziej wyrafinowany laser jest warty tylko tyle, ile oprogramowanie, którego obsługuje. Dlatego przygotowaliśmy dla Was, naszym zdaniem, paczkę z najlepszym obecnie darmowym oprogramowaniem dostępnym w internecie. To oprogramowanie to laser GRBL. Paczkę należy pobrać. Link znajduje się pod filmem, oczywiście, jak już wcześniej wspominałem. Paczkę rozpakowujemy i uruchamiamy laser GRBL Exe. To oprogramowanie od oryginału, który możecie sobie ściągnąć ze strony projektu, różni się tym, że ma dodatkowe komendy pozwalające na generowanie bezpośrednio G-kodu pod drukarkę. Tego normalnie w tym programie nie ma. Ładujemy plik i otrzymujemy podgląd. Tutaj znajdują się opcje trybu pracy lasera. Ja wybieram Vectorize, czyli wektoryzację. Oznacza to, że mój obrazek został obrysowany wektorami i według tych wektorów zostanie wytworzony kod. Można tutaj wybrać jeszcze kropkowanie, można wybrać kreskowanie. Proponuję, żebyście sobie potrenowali z tym programem i poczytali dokumentację na stronie projektu. Link również w opisie na dole. Przechodzimy dalej. Ja wracam do mojej wektoryzacji. Naciskamy Next. I tutaj pokazuje się okienko parametrów. Prędkość ustawiamy na 200. Komenda włączenia lasera M106. Wyłączenia lasera M107. Parametry mocy pozostawiamy bez zmian. Tutaj jeszcze dodatkowo możliwość skalowania naszego wzoru. Jeżeli będziecie chcieli zmienić jego nominalny rozmiar, to wystarczy tutaj wpisać na przykład 50 w parametrze szerokości, a parametr wysokości został zmieniony automatycznie. Naciskamy Create. I tak został wygenerowany kod. Kreski przerywane na podglądzie oznaczają ruchy jałowe. Kreski ciągłe oznaczają miejsca, w których laser będzie pracował. Eksportujemy nasz plik, Save Program. I zapisujemy pod przyjazną nazwą. Laser GRBL możemy zamknąć. Uruchamiamy program sterujący drukarką. Repetier Host. Drukarkę podłączamy. Ładujemy plik z wcześniej przygotowanym G-kodem. Nie dziwcie się, że program na stole roboczym nie pokazuje żadnego wzoru. Po prostu wizualizer nie jest w stanie zinterpretować komend M106 i M107, które normalnie odpowiedzialne są za pracę wentylatora nadmuchu. Naciskamy Edit G-Code i tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda nasz kod. Załóżmy na chwilę, że nie chcecie rozpoczynać grawerowania od punktu
w lewym dolnym narożniku stołu, tylko od punktu, w którym macie aktualnie ustawioną głowicę, to znaczy wyłączyliście silniki i ustawiliście punkt rozpoczęcia ręcznie. W takim wypadku trzeba niejako poinformować drukarkę o tym, że nie ma zerować osi na początku. I w tym celu będziemy musieli dopisać komendę, która taką informację do drukarki prześle. Klikamy na pierwszą pozycję w pierwszej linii G-kodu. Zaznaczył się kursor. Naciskamy Enter. Przechodzimy kursorem do naszej nowej linii numer 1 i wpisujemy G92 X0 Y0 Z0. Ta komenda wskaże waszej drukarce punkt zerowy i od tego punktu drukarka rozpocznie pracę. Przechodzimy do zakładki kontrola ręczna i ustawiamy prędkość drukowania na minimum. Następnie przechodzimy z powrotem do Print Preview i uruchamiamy drukowanie komendą Print. Staraliśmy się tak opracować procedury instalacyjne i konfiguracyjne, żebyście mieli uproszczone zadanie i nie musieli eksperymentować na własnych urządzeniach. Mam nadzieję, że z naszą instrukcją udało Wam się to wszystko przeprowadzić łatwo i sprawnie. Linki do chińskiego portalu, na którym można sobie ten laser zamówić, znajdziecie w opisie. Jest tam również link do naszego sklepu. Nasz zestaw od tego, który możecie kupić w chińskim sklepie, będzie różnił się tym, że od razu będzie miał kabel Y, który przygotowaliśmy do połączenia równoległego wentylatora i lasera oraz zamontowany wyłącznik lasera na czas druku. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia następnym razem. Cześć! Pamiętajcie, z laserami nie ma żartów. Każda operacja przy laserze obowiązkowo ubieramy okulary ochronne. Oczy macie tylko jedne.